Idę w nasze 15 minutowe rozważanie, biorę sobie je wieczorem też na adorację, na kontemplację, żebym był tak na bieżąco. Powiem wam, co mnie wczoraj szczyknęło w drugiej części do okazania. To są rzeczy nieprawdopodobne. Jesteśmy przy pierwszym orędziu, w serce dziecka, przy naszej pozycji na ten uni przygotowany stań się dzieckiem Bożym jeszcze raz. Rozpoczynam generalne przygotowanie na szóstego. Moi drodzy, sierpnia przyprowadzę Panu Bogu dorosłych przedszkolaków, a Pan Tomek powie, chcę być dzieckiem. Panie, pomóż mi, chcę być dzieckiem. Wymyślę jakiś ak, jakąś inicjację. Już na tym myślę, już mi przyszła myśl. Nie wiem, czy nie zrobię specjalnego indeksu, bo tak, bo chyba zamkniemy pewien etap formacyjny tego roku. Pewien. Niecały. Widzisz koncepcja indeksu, na którym będą wszystkie Wasze wydarzenia związane z inicjacjami. Ja wam tylko wpiszę uniwersytet, a Wy sobie będziecie dopisywali, kiedy byłeś rycerzem, kiedy byłeś to. Przypominam, legitymację trzymać, bo one do dzisiaj są kluczem do dostawie na a w czasie Covidu były formą naszego komunikowania między nami. To tyle o moim. Rozpaleniu Waszej gorliwości, moi drodzy, na tę uroczystość Boga Ojca, bo mu chce przyprowadzić jak najwięcej dzieci. Jeśli Was dobrze przygotuję, to już mi myśl przyszła. Zrobię Wam chrzest w Bogu Ojcu. Tego, jeśli nie rozumiecie, napełnię Was potęgą Ojca. bo tacy, jak, jacy jesteśmy wizerunkowo, nic się nie zmieni. Dzieci, tu będzie szalało. Tu będzie szalało, ale to się później, to co mówił o łasce u świętych, zmienia się oblicze, etc., zdrowie, po kolei wszystko po kolei się nam dzieci zmienia. Dzięki łasce mojej i twojej dobrej woli możesz ponownie osiągnąć tę czystość serca, jaką posiadają dzieci. Czyli mamy dwa źródła. W, tym, w tej przemianie stać się, dzień, stać się dzieckiem. Pierwsze to jest łaska Boża. Dzięki mojej łasce i Twojej dobrej woli osłabię Was. Nawet Was Bóg tu nie zaprasza do roboty. <noise> twoje, twoje chcenie, no, dobra wola, rozumiecie, że będę to ćwiczył, Panie. Oczywiście wewnętrznie, jest to praca wewnętrzna, to nie można, mówić. no ale Bóg to nazywa dobrej Twojej woli. Dzieci, niewiele od nas żąda, żeby się to wszystko wydarzyło. Już dziś, bo mi rośnie, bo to y, cały dzień mnie, już mi w głowie rośnie uroczystość Boga Ojca. Na Boga Ojca dzieci świecę w ręku. I tak jak było w dawnych czasach, Lilia z lilią, albo ciętą, albo w donicce. To jest poza tym kwiatkiem na uroczystość. To, to, to jest dodatkowo na ceremonię chrzest w Duchu Świętym. Znaczy chrzest w Nazwa się jeszcze może zmienić, bo ja jestem taki wulkaniczny, co mi przyjdzie, to się dzielę z Wami od razu, żeby już podnieść atmosferę, że słuchacie, robimy, rozpoczynamy, dzieci... Z Nikodema robienie kogo? Nikosia. Z Mariusza, Mariuszka. Z Grzegorza, Grzesia. Czyste to jest dzieci. Rozpoczynamy. Z Hanki robimy Anię. Z Nastki robimy Anastazję. Wszystko to się ma zmienić. Dzięki Twojej łasce i Twojej dobrej woli możesz ponownie osiągnąć tę czystość. Serca, jaką posiadają dzieci, mimo że serce Twoje doznało cierpienia i zawiodło się na człowieku. Dzieci będzie to wielkie narodzenie, bo serce dziecka jest nieskazitelne. Utrzymuje w darze natury. Pierwotny stan. Kapujecie, urodzi się, świat nie oddziaływał, ojciec pijąc, nie reagował, matka kłótliwa nie, 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 nie niszczyła. Czyste. Ale później, a my są już tacy, którzy my byli poddani obrótce. Ojców, matek, sąsiadów, szkoły, kapujecie, świata, telewizji. W związku z tym Bóg mówi, że nasze serce doznało cierpienia. I zawiodło się na człowieku. W innym miejscu uspokoi nas, to zawiedzenie na człowieku jest pokarmem wzrostu. Kapujecie? To zawiedzenie się na człowieku jest pokarmem wzrostu. Co to znaczy, panie Kasiu? Tak musi być. To się przyjąć, że ty w pewnym momencie kogoś zawiedziesz, ale i ciebie wielu zawiedzie. Bo ktoś czegoś oczekuje od ciebie na poziomie swojej natury, swojego myślenia, no ale ty do tego nie dorastasz do jego potrzeby, kapujecie? Lub się nie zniżysz do bagna. No. W związku z tym, mówią ci, zawiodłem się na ciebie. Nie spodziewałem się po tobie, że tak publicznie powiesz o strojach kobiet. Ja to już tysiąc razy... Nie spodziewałem się, księże, że ksiądz o takich studiach, o takiej mądrości, a takiej rzeczy mówi z ciemnogrodu. Nie spodziewałem się, nie przypuszczałem proszę księdza. Ja mam tu, będę, jak te, te myśli, będę cytował dokładnie, co się działo. Ksiądz z takimi tytułami, takie rzeczy mówi. Dlatego, 100% po tej edukacji wszystkich was dają za zawariotów. To jest niemożliwe, żeby człowiek o takim stanie zdrowia. Z życia, nagle był taki nieskaz, nie, nie reagował. Jak myślicie, czy będą na was klęli? Też będą klęli, będą wyzywać, bo będziecie dla nich ogromnym wyrzutem. Ostatnio to był wyścig, no i tam auto się rozwaliło. Wyrzucam na dwie minuty, no bo jak wyścig wali koło mojego śmietnika, patrzę, nie rozwali, prawie auto jedzie, dzieci. Była kamera 5 centymetrów od pie... Zatrzymał się tuż przy ścianie. No, mało to nie zwalił. Auto tańcowało wokoło. Utrzymał stan. Jak się ten kierowca utrzymał? Wchodząc, zakres 90, obracając się wokoło. Wiecie, to nie, że się obracał się wokoło, ale pojechał. No i przyleciał jeden z ochron, tam, taki jakiś młodzieniec. No i mu powiedział, ból wazimniak. Zobaczył księdza. Łoo! No bo, Boże działa system. No rewelacja, dzieci, nie? Więc jak was zobaczą, a coś powiedzą, wow, działa system, kapujecie, bo coś, czegoś nie znoszą. Byłem w sutannie, w bilety, że Boże, jakie to cudowne. Ja nic nie mówię, a ten sobie powiedział przez telefon na temat autarbo zwalonego, ból no i dzieci. Bóg będzie chciał utworzyć taką armię, że na was widok będą wszyscy reagowali. I to jest ogromny cud, jaki zapowiada, że zrobię z was to serce dziecka, mimo że serce twoje doznało cierpienia i zawiodło się na człowieku. O dzisiaj kończymy z gdokaniem, jak kura, co jajko zniesie. Gdyby ksiądz wiedział, jakie ja miała ciężkie życie, ojciec, gdyby ksiądz wiedział, babka, gdyby ksiądz wiedział, jaki mord, bo, 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 bo. dla Boga to nie, problemu nie ma. Gdyby ksiądz wiedział, jak ja żyłem, no nie, to przestańcie, to, rozumiecie? No, to, no, to... Po co gdokać? Czy to już było. Bóg ma plan i mówi, mimo że jesteś zraniony, że jest obciążony, że twoje serce jest na człowieku, i ja zrobię z ciebie serce dziecka. Czyli tamten świat dzieci wymazujemy. Koniec. Dziś te w nocy popatrzcie w kierunku zachodnim, bo zachód to diabeł, w cudzysłowie, Pomachacie ręką, żegnaj, genia, świat się zmienia. Goodbye bye, tu. Dziś każdy popatrzy w nocy w okno i powie do siebie samego, w tym wymiarze swojego życia, co było, żegnaj, genia, świat się zmienia. Bóg zaczyna szaleństwo. I mówi to do starego chopa, starej baby, do młodego dziecka, którego świat zepsuło. Dziecko, ja z ciebie zrobię cud. Człowiek jest zawodny, rani boleśnie, ale to nie powinno mieć wpływu na ciebie, bo nasza orientacja teraz jest całkowicie związana z Bogiem. Tak, wczoraj wam czytałem te listy zapisów. Tylko jednej osoby trudno mi określić, jak jej wygląda czas. 49 wszystkie twarze wasze znam, kapujecie? Na ten próg, Uniwersytet Dziecięcy, Bóg już tylko zaprasza kogo orłów. Jakby ktoś się chciał poczuć orłów, orłem, to musi nadganiać wszystkie inicjacje. Bez ślubu czystości, dziesięciu przyjęcie, dziesięciu tablic, przyjęcie dziesięciu przykazań. Nigdy nie dostaniesz, choćbyś miał dobre chęci słowo słowa moje kazania. Dzieci, nie ma pola z oranego. Rozumiecie? Nie ma wody na pustyni i wielbłądy nie chcą dalej iść. To musicie zrozumieć. Więc dla opóźnialskich mówię jasno, robota razy 10. Ta dułowa czytanie, nadganianie zaległości. Macie jeszcze 20 kilka dni, żeby wskoczyć do tego pociągu. A to nie jest byle jaki pociąg. To jest pociąg królewski, elitarny, który Bóg budował i przygotowywał w swojej formacji ponad 13 lat. Na różnym etapie wskakiwali się tego pociągu. Bóg tego nie rozlicza. Patrzy dziś, czy płoniesz, panie Mariuszku, nie? Czy płoniesz? A jak płoniesz, to mówi: chodź, idziemy. Jeśli potrafisz przebaczyć, zdołasz osiągnąć ideał, do którego dążymy. Klucz dzieci w tej bitwie, bo Mam, mamy tu taki katechizm, co Wam zrobiłem z tyłu w tej książce. Dziecko się nigdy nie gniewa, kapujecie. U dziecka nie ma gniewu. Więc jeśli zdołasz przebaczyć, to zdołasz osiągnąć ten ideał, do którego dążymy. I dzieci to jest klucz. Moje serce jest bowiem niezmienne. Mimo, że doświadczyło ogromu cierpienia. I w sposób niewypowiedziany zawiodło się na człowieku. Zobaczcie, jakie świadectwo daje Pan Bóg na temat człowieka. W sposób niewypowiedziany zawiodło się na człowieku. A my się, my często mówimy do kogoś: zawiodłem się na Ciebie. No cóż ci zrobił? Kornela z głowa spadła, że, że ci powiedział, żeś przytyła. Zawiodłam się na ciebie. No Co ci miał powiedzieć w rubelku? Moje serce bowiem jest niezmienne. I takie serce Bóg chce zrobić. Niezmienne. Mimo, Bóg mówi, że doświadczyło ogromu cierpień i zawiodło się na człowieku w sposób niewypowiedziany. Ja jednak nie stałem się z tego powodu okrutnym Bogiem. A my w cudzysłowie, jak się takim zawiedziemy, to co robimy? Skreślamy Go, obgadujemy, mamy żal, mi lipiec, mamy żal, mi o październik, Mamy żal. We wrześniu spotkała koleżankę, mówi tam małpa, wiesz, co mi powiedziała w czerwcu? I tak mija grudzień, rok 2023, 2024, 2025. No i mamy żal. Bo takie kołki martwiane nigdy się nie staną dzieckiem, rozumiecie? W wymiarze tego, co Bóg chce zrobić. Ja jednak z tego powodu nie stałem się okrutnym Bogiem. Nie stałem się sarkastyczny, czyli taki stękający, niezadowolony. Zobaczył Zośkę, bo go wpieniła, patrzy na nią, Bogu, oczy na bok, bo to tak, tak to, to można tak ustawić obrazowo. Sarkastyczny obraz człowieka. Nie? Złośliwy, przebiegły, dwulicowy. To prawda że nie odczuwam lęku, który jest powodem wielu ludzkich wad. Pan Bóg wciska w te orędzie czasami takie piorunujące myśli. To prawda, że nie odczuwam lęku. Czy wy możecie ten stan osiągnąć? Możecie. Jakie mamy lekarstwo? Dostaliśmy do, nowennie do Ducha Świętego terapię przeciwko lękowi. To prawda, że nie odczuwam lęku, który jest powodem wielu ludzkich wad. I teraz do dobro poznałem z wielkość Boga, po bo tym znam się, że Boże. Jak ty musisz być delikatny. Jak ty musisz być pełen miłości, bo Bóg takie tu zdanie wkleił. Odczuwam jednak każdy zawód tak dotkliwie, jak nie doświadcza żadna istota ludzka. Dzieci, każdy zawód, a gdzie jest grzech? A gdzie jest wypowiedzenie niesłużenia Bogu? To szatańskie podpuszczenie Boga. Bóg mówi, odczuwam jednak każdy zawód tak dotkliwie, dotkliwie, że jak nie doświadcza tego żadna istota ludzka. I tu jest to zdanie, które nie miałem świadomości, to czytałem, rozważałem. Bo Bóg mówi tak: bo boskość jest najdelikatniejszą substancją duchową. Czy wiecie, jak Bóg cierpi z nas? Bo boskość jest najdelikatniejszą substancją duchową. Właśnie z powodu wszechmocy, wszechbytu i wszechwiecie. Wszechmocy wszystko Bóg może. Wszechbyt nie ma żadnego ograniczenia bakteryjno-atomowo-rakietowego. Rozumiecie? Wobec tego nic na to nie ma wpływu. Ani potężne masy galaktyczne, ani ta największa czarna dziura, którą wynaleźli ostatnio i mówią trzy miliardy razy większa od Słońca. To nie ma nic wpływu na wszechbyt. jedynie na wszechwiedzę Boga. Bóg wie, że ja Bogu gdzieś lubię to, a za dwa lata zrobię jakiś grzech ciężki. To już go wie, rozumiecie? Wszechwiedza. Ale mnie, kiedy mi mówisz, że się poprawisz, leci powiedzi, ja przylatuję do ciebie i wierzę, że tak będzie. To są takie przestrzenie, które łamią, łamią nasze myślenia. Więc powtarzam to zdanie, żebyście mieli pełną świadomość, kto to jest Bóg. Bo boskość jest najdelikatniejszą substancją duchową. I to wypływa właśnie z powodu wszechmocy, wszechbytu i wszechwiedzy. Dlatego Bóg odczuwa każdy za zawód dotkliwie. Wiecie po co dziś tu przyszliśmy na przeświętą? By pocieszyć Boga. Myśmy tu przyszli by pocieszyć Boga, utulić, wyrazić naszą rękę, na, na, naszą miłość. Dlatego dzisiaj na swoje ręce każdy z was na procesie coś wziął. Panie, ja Cię kocham, ja się nie wstydzę, chłop, pięćdziesięcioletni sypać kwiaty. Nagadali, że dzieci. Jak to dzieci? Ja, Łukasz, te sypać kwiaty, bo mam potrzebę pokazania wszystkim. Czym jest moja miłość dla Boga? Jutro więc rozpocznę naukę, bo jesteś duszą słodką, a wady są tylko naleciałością świata. Dzieci, wiecie, jak nas Bóg kocha, bo jesteś duszą słodką. Nie może Bóg mówić inaczej, bo my z tego wszechbytu Boga wyszli, kapujecie? Każdy z nas jest arcydziełem niepowtarzalnym cudem. Takiej duszy, jak ma pani Kasia, drugiej na świecie nie ma. Rozumiecie, baby? Nie ma. Musicie uwierzyć w to wspaniałe spojrzenie Boga w ciebie. Ja stracony, ja nic nie mogę. No to ci cepem przyłożę, ty nic nie możesz. Ty masz wspaniałą duszę. A to, co jest w tobie, to jest tylko naleciałość świata. Chłopem, nie rozumiecie. Co to jest tynk? Jest to naleciałość na ścianę, tak czy nie? Więc można wziąć młode, jak ktoś tam jest, no zbić, kapujecie, wyczyścić, jest bomba. Idziemy na nagle młode, że wszyscy chcą mieć ściany gołe, stare, chcą mieć rdze, wszystko ściągają, wypalają, odgrzebują. No Bóg tak chce to zrobić. Ten tym światowy pozdrapuje z ciebie i świat ujrzy, że Ty jesteś arcydziełem. Oczywiście, będziesz arcydziełem przy Twoim chceniu. Odrobinę Twojej woli. Nie? No, czysto to Bóg mówi. Bo dobrze wiemy, jak jest na starość. Jak nagromadzimy tysiące ciłów, papierów, torebek, no to jak się wchodzi do, do pokoju starszych ludzi, to dzieci nie ma miejsca, gdzie by to nie leżało. Jedzie za Chiny, przekona dziadka, weźmie tego połowę z polmy. No i Bóg ma taki dziadku w nas koło siebie, i mówi: Chopy, musimy większość spolić z tego, co nam dał świat. I zacząć porządki. Wady są tylko naleciałością świata, rozumiesz? Jak kurz pokrywający piękny dzban. Zdmuchnę go. Przyjdzie, słuchaj. Dzieci Bóg chce uczynić z nas w tym czasie arcydziełem. Przygotujmy się to dobrze na 6 sierpnia, aby sprawić Panu Bogu wielką radość. Nie mogę się doczekać już pracy, którą pragnę podjąć w Twojej duszy, aby jej słodycz nie mieszała się z jarnkami pieprzu. Rewelacyjne. Ci z Was, co się zapisują od nowa na ten uniwersytet, bo ci, co się roku proszę o ponowne zapisanie, bo mamy inną wiedzę, inne poznanie, co to znaczy, że wy mówicie Panu Bogu nie czekaj, zacznij robotę ze mną już od dzisiaj. Bóg mówi, nie mogę się doczekać tej pracy. Co to znaczy? No potrzebna jest deklaracja, zapisanie się do firmy, o której wam teraz mówię. Więc czekam na zapisy i moja największa radość byłaby, gdybym w tym roku Bogu Ojcu przyniósł dwa tysiące takich Małolatów, pampersiaków, gotowych zerwać z siebie tęk i stać się na powrót dzieckiem. Bóg zrobi wszystko, aby słodycz, która jest w Twojej duszy, nie mieszała się z ziarkami pieprzu. Mimo tych ziaren i tak jest moją ulubioną. Jak cię pociesza, bo tych ziarek pieprzu w nas jest sporo. A mimo to dalej jest ulubioną. A co dopiero wstanie we, we, się, kiedy ten pieprz Bóg wyrzuci z Ciebie? Zapraszam na tę trzytygodniową, moi drodzy, przygodę stawania się dzieckiem. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzieci, mówię Wam też. Amen.